Dobra, od stycznia do stycznia. 30 tysięcy dolarów. Tylko, że ja tu nic nie robiłem, to też taka chujnia. Teraz donaty. Tylko odliczajcie od tego 10%, a potem 18%. Wypłaty. Sześć, 13, 35, 85 tysięcy plus 19 to jest 104 tysiące. Kurwa, tak szczerze, to ja powinienem być bogaty i nie wiem, gdzie są te pieniądze teraz, jak zacząłem myśleć. Bo tu już jest 200 koła. A czemu masz ten sklep się? Ale no tak, kurwa, żeby nie oszukać, to z bańka 500. Właśnie nie wiem, gdzie są te pieniądze. Znaczy inaczej. To będzie przychód, tylko że. Bo mi się wydaje, że. Bo mi się wydaje, że na czysto bo nie chce mi się ten panel kurwa ze sklepów czytać. Ale tak gdzieś kalkuluję, że z bańka by była na sklepie. Z tym, że od tego trzeba by było odliczyć. Od tego trzeba by było odliczyć niektóre rzeczy, które kurwa, no, musiałbym to zobaczyć w PIT-cie, bo tam koniec końców będzie finalna kwota, od jakiego podatek dochodowy został zapłacony. Bo ja zauważyłem, że bardzo często nie myślę o tym, że na przykład my wydawaliśmy po 60 koła miesięcznie na drużynę e-sportową, czy jak były fejmy, to płaciliśmy tam, nie wiem, po 80 000 za jakieś wstawki na różne kanały. I to koniec końców też się jakaś kwota robi. Więc tak w sumie do łapy byłoby, no nie wiem, może no może połowa z tego. Więc no. W sumie jeszcze nam dwójkę trochę poszło. Czy ten. Więc no. Kup sobie może taki dom wyjebany. No właśnie, ja nie mam tych pieniędzy, bo kurwa, bo ja nie wiem, ja jakoś głupio muszę wydawać te pieniądze, bo ja reinwestuję to cały czas. Tylko, że mi nie wychodzi, kurwa, bo albo Dogecoin spada, albo ktoś mi zapierdala 300 koła z BitBeja. Wiesz, o co chodzi, nie? Więc no. Oczywiście, że głupio wydajesz. Więc no. Ale ja kiedyś jeszcze będę miał pieniądze, bo. A główna, lwia część i tak pieniędzy, które na przykład ze sklepu zarobiliśmy, to w towarze są, nie? My w towarze gdzieś będziemy mieli 700 koła, nie? Także w bluzach, koszulkach, w jakichś takich różnych rzeczach. I teoretycznie z jednej strony są to pieniądze, a z drugiej strony, no masz to w bluzie, nie? Jak się bluza sprzeda, to odzyskujesz te pieniądze, jak się nie sprzeda, to nie odzyskujesz, nie? BMW rozpierdolone 4-5 razy, motocykl, inwestowanie w kolejne biznesy. No w sumie na cateringu na razie straciliśmy pieniądze, ale może się rozwinie. Ja też dużo na benzynę wydawałem, jak jeździłem gdzieś. Wiecie, kurwa, tu cię na klocki naliczą, tu cię tu naliczą, tu tam naliczą. W sumie ja mam dużo pracowników też. No nie wiem. To może tak realnie z 300 koła zarobiłem. Na czysto. A chuj to wie. Chuj mi w dupę, jebać mnie. A produkcja bluzy to Arabia Saudyjska? Nie, to Polska. Bielsko-biała. Nie, to jak mówić, że jesteś kryptoinwestorem, a 90% twojego portfela to Dogecoin?
No, problem jest taki, że ja miałem duże Ethereum, nie? Ale i Polkadotów, ale no nie mam. Nic, co tak często u nas w Inchcape bywasz? Spierdalaj. Popsuło się, to jadę naprawić, nie? Dobra, co oglądamy jeszcze?